Jestem mieszkanką Targówka, nazywam się Krystyna Mańkowska. Urodziłam się na ulicy Świętego Wincentego 24. To jest w tym miejscu między Oszmiańską a Smoleńską. To był kiedyś dom drewniany. W nim mieszkała moja babcia z dziadkiem ze strony ojca, wujek. W ogóle cztery rodziny zamieszkiwały w tym domu. Kiedyś inaczej się żyło, mimo że byłam wtedy dzieckiem, bo to były lata tuż po wojnie, ale wszystko dobrze zapamiętałam, bo mając 7 lat, to już człowiek ma pewnego rodzaju wspomnienia. Poza tym dużo też wiem z opowiadań rodziców. To był dom drewniany w centrum Targówka, ale tam były krówki, które babcia miała, mleczko doiła. Tam był taki baranek Kuba, który mi świetnie umilał życie, bo jak wracałam ze szkoły, a chodziłam do szkoły na Oszmiańską, do szkoły podstawowej, to on mnie witał w ten sposób, że jak ja wchodziłam w bramę, to on mnie rogami, a ja fik. I tak to było za każdym razem. Ja wstawałam, a on rogami. I dopiero wtedy, jak ktoś z dorosłych przyszedł, to go zabrał, ja mogłam normalnie... Inaczej się wtedy żyło w tamtych czasach. Rodziny gościły się. Dużo mojej rodziny właśnie mieszkało na Targówku, bo na Olgierda mieszkała jedna ciocia, druga ciocia mieszkała na Bożymowskiej. Na Bożymowskiej mieszkała też babcia z dziadkiem ze strony mamy. I nie było, teraz to jest weekend, wtedy w sobotę je pracowało, ale w niedzielę to zawsze rodzina się spotykała. Było wesoło, dzieci pajdę chleba wzięły posypaną cukrem, polaną esencją, czy chleb ze smalcem i było wesoło. Ludzie byli przyjaźniej nastawieni do siebie, wspierali się. Nie było takiego zamknięcia, jak jest w chwili obecnej. Mój ojciec prowadził przedsiębiorstwo przewozowe, teraz to by się tak nazywało, transportowe. A kiedyś to po prostu miał drożkę, konia i właśnie na Świętego Wincentego 24 była stajnia, tam były trzy konie, bo ojciec jeszcze miał platformę. Miał pracowników, zatrudniał pracowników, którzy przewozili węgiel. Na ulicy Gorzykowskiej, to była kiedyś ślepa uliczka, był taki skład paszy dla koni. Tam była słoma, tam było siano, nawet były wielkie obawy, że kiedyś nastąpi pożar, bo to wszystko takie bardzo, bardzo łatwopalne produkty. No ale na szczęście nie doszło do tego pożaru. Pamiętam też dobrze, bo tramwaj jeździł, przed samymi oknami przejeżdżał tramwaj. Młodzi ludzie jeździli na zderzakach, tak zwanych cyckach. Między innymi mój ojciec stracił rękę, skacząc na taki cycek i zeskakując. I nawiązując do tego, że z tej strony, od strony Wincentego jeździł tramwaj, pętlę miał przy cmentarzu. Przy cmentarzu też, naprzeciwko cmentarza, była knajpa, nazywała się Pod Trupkiem. Mój ojciec, wracając z pracy, jechał tą dorożką, koniem Pod Trupka. No ale z powrotem to już koń go przywoził. Jest tu nawet takie moje zdjęcie. Ja jestem na ulicy Olgierda w ubranku krakowianki i ojciec właśnie jedzie dorożką, z tym, że jego nie widać, ale widać go bardzo dobrze. Tak, jest w oddali, a tu jest właśnie jego zdjęcie, bo my zawsze latem, jak były upały, to ojciec szlaufem mył platformę
i całą watachą, całą rodziną jeździliśmy do Błot nad Wisłę. Tam się kąpaliśmy. Wisła wtedy była czysta. Można było pływać. Jest ja, brat, mama i tata. Jakie to wspomnienia są, jak zdjęcia się zachowały jeszcze. Właśnie, bardzo, właśnie. Bardzo. Tak samo to są moje zdjęcia ze szkoły podstawowej, z pierwszej klasy. A na jakiej z ulicy Ośmiańskiej, z ulicy Ośmiańskiej. No wszyscy w fartuszkach, jak wszystko. Obowiązkowo, białe kołnierzyczki. Tu jest dom na Kołowej, bo tam też jedna ciotka mieszkała moja. A to już jest dom murowany? Murowany. Ten dom do tej pory jest. A, jest, zachował się? Zachował się. A tu jest gołębnik na podwórku mojej ciotki na Olgierda. Tak, kiedyś były bardzo popularne gołębniki. Oczywiście, oczywiście. Z drugiej strony Targówka, równolegle, ulica Radzymińska, Tykocińska, tam z kolei jeździła ciuchcia. Zawsze się mówiło, że z Pragi aż do Marek Zajwania samowarek. Też bardzo dużo niestety młodych ludzi potraciło albo ręce, albo nogi, bo skakali w biegu. Słyszałam właśnie, że strasznie dużo wypadków. Dużo też ludzi młodych zginęło, bo to była brawura. Jeździło się właśnie tą ciuchcią do Marek, do Pustelnika. Tam były glinianki, żeby się wykąpać. Aha. A kiedy przestała ta ciuchcia jeździć? Ta ciuchcia przestała jeździć w latach 70. Bo ja już jej nie pamiętam. Nawet w latach 60. To już zlikwidowali. Ciuchcia miała przystanek naprzeciwko Piotra Skargi. Tu, gdzie jest teraz stacja benzynowa. Aha. No oczywiście pamiętam jeszcze hutę, to znaczy z opowiadań rodziców na Radzymińskiej. Hutę szkła, później tam powstał Besar, teraz to już nawet Besaru nie ma. Zakłady tłuszczowe, czyli margarniarnia, olejarnia. Tak, już ją wyburzyli, jeszcze ten komin został, z którym nie wiedzą co zrobić. Powinni zostawić jako zabytkowy. Tak, oczywiście, oczywiście. W tej chwili ta trampa. Kiedyś to był Dom Kultury. Tam było kino Promyk, dzieci chodziły na poranki, były też filmy dla dorosłych. Wtedy bardzo tego przestrzegano, filmy, na przykład jak były od 16 lat, to 12-latka nie wpuścili. A było przestrzegane, pamiętam. Było bardzo, legitymację szkolną należało pokazać i dopiero dziecko było wpuszczane do kina. Imprezy, zabawy. To były raczej, ja wtedy byłam dzieckiem, ale to były zabawy rodzinne. Rodzina się gościła, znajomi, jedni u drugich bywali. No i wtedy. No tak, bo kiedyś to przeważnie były domki jednorodzinne i ogrody. Jeszcze nie było takiego skupiska bloków. Oczywiście. No i było dużo tych drewnianych domów. Pamiętam, jak do ciotki z bratem chodziłam, to tam dużo liliputów mieszkało. Ile ja razy po głowie torebką dostałam od takiej liliputki, bo ją ciągle przezywałam. Dzieciak to głupi taki, no nie można, prawda, przezywać, no ale ona się odwdzięczała. Ludzie łatwiej, przepraszam, że wejdę słowo, ludziom łatwiej się żyło. Nie było takiego pędu życia, jak jest w chwili obecnej. Ludzie żyli spokojniej. Psychicznie, bo jeśli chodzi o takie doczesne jak życie, to raczej było ciężko, finanse. Ciężko było, no nie wszystkim. I byli tak bardziej jak teraz. Wystarczalni dla siebie. Tak. Zawsze gdzieś były kurki,
Czy świniaczek sobie uchowali na posesji? Oczywiście, oczywiście. Ja z Targówka, z ulicy Wincentego, mając 10 lat, przeprowadziłam się na Zacirze, ponieważ babcia miała place, to rodzicom podarowała dwa takie place, to było 2000 metrów, rodzice się pobudowali i tam mieszkałam przez dalsze 30 lat. Później przeprowadziłam się na ulicę Goławicką, to jest ulica przy przedszkolu na Barkocińskiej, tak, blok vis-a-vis, tam jest właśnie Pinokio, tam teraz chodzę do koła emerytów, tak, dokładnie. Także wędrowałam w obrębie Targówka cały czas. A wracając do tych świnek, to właśnie na Zaciszu moja mama chowała świnki. Zresztą jak wychodziłam za mąż, to mama zabiła taką świnkę i robili. I robili kiełbaski, przyjęcie było. Wyroby własne. To zupełnie co innego niż tak, teraz. Inne, zdrowsze życie było, faktycznie. To pani teraz wylądowała, że tak się wyrażę, w bloku? W bloku, tak, tak. Nie narzekam sobie, bo jednak w domu to jest zawsze dużo pracy, człowiek jest dozorcą dla siebie. No i śnieg musi zimą odgarniać i musi dbać o dach, o rynny, a to korniki na strychu. No a teraz już w tym wieku jesteśmy, że człowiek musi mieć tą wygodę. No to mieliśmy też znajomych na Kołowej. Przyjaźniliśmy się, nazywali się Leszczyńscy. O właśnie. Ci państwo już nie żyją, ale żyje ich syn Andrzej i od czasu do czasu też mamy ze sobą kontakt. I rodzice się właśnie gościli, bo on też miał swoje przedsiębiorstwo przewozowe, to znaczy platformę, konie. No tak, tak. Zresztą mój wujek również, ten co mieszkał na Olgierda. No później oczywiście domy wyburzyli, drewniaki i babcia dostała mieszkanie na Muranowie, ciotka jedna na Mokotowie, druga na Żoliborzu i rodzina się rozpierzchła. No już tak często się nie spotykali, jak mieszkali tu blisko siebie, dwie, trzy ulice dalej. Na Wincentego pamiętam, teraz to jest taki sklep, był rybny, teraz tam są i ryby, i piwo, wszystko. Kiedyś sklep jak był z rybami, to tylko były ryby, nic poza tym. Warzywniak to tylko były warzywa. Nie było żadnego pieczywa, żadnych innych produktów. Tak, na takie asortymenty sklepy były podzielone. Dokładnie, dokładnie. Pamiętam, jak mama mnie wysyłała do sklepu po okrawki. To były świeżutkie, bardzo dobre wędliny. I takie okrawki, to mówiło się, że są dla biedoty. No teraz w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej... Wracamy do tego. Wracamy do tych okrawków. Tak. Ważne było, że w ogóle ci się udało dostać. Ja pamiętam takie czasy, bo przecież za moich czasów to dwa razy był system kartkowy, dwukrotnie był. To matka jak szła po zakupy na przykład i najczęściej, powiedzmy, to były okoliczne sklepy, więc no ja byłem kiedyś świadkiem, jak pan przyjechał ze Stanów i kupował dżinsy i płacił złotą dolarówką. Ekspedientka była zdziwiona. Na oczy nie widziała. Nie widziała na oczy, bo była zdziwiona i nie bardzo wiedziała, co z tym panem dalej zrobić. Nie można tak tego określić, żeby nie odczuła pani czegoś była takiego. Biedniejsza. Nie, absolutnie. No bo kiedyś tak się mówiło, że po tej stronie Wisły inaczej, po tamtej inaczej, że zupełnie... No nie, ja ale tego powiedzmy, nie odczułam. Ale na przykład ja wiem z takich historii, znaczy swoich rodzinnych przekazów, że na przykład posiadanie zakładu usługowego na Targowej albo na Stalowej to było już to coś. To był ten taki centrum jak gdyby handlowe Pragi. To był taki zupełnie inny status. Inny status był na przykład być takiego samego zakładu na Targówku, a inny zakład był w
centrum typu, mówię, Targowa czy Stalowa. Ale w ogóle Praga to była dzielnicą bardzo handlową. Na przykład Bazar Różyckiego, to on słynął, No tak, ale to dzień, to, słuchajcie, to nie wiem, czy wiecie, że Różycki jako taki, to był w ogóle farmaceuta, który zainwestował tutaj pieniądze w tej dzielnicy. Był między innymi wynalazcą wielu patentów, między innymi plastra z opatrunkiem. To właśnie Różycki opatentował. On tu zainwestował... Ale tą fabrykę miał na Targówku. Na Targówku? Albo nowe Targowe, albo stare Targowe, nie pamiętam. Na Fabrycznym. Spółka. Na Fabrycznym, tak. Spółkę tam taką miał. Mhm, to pamiętam właśnie. No, dzięki jego inwestycji właśnie ta spółka w ogóle istniała. To był człowiek, który inwestował tu w te tereny i to jemu dużo zawdzięczamy. Nawet sobie nie zawsze zdajemy tego sprawę, no? Tak, były takie mniejsze bazarki, były. Oczywiście. I taki był między innymi na Biruty taki bazarek za piekarnią, tak, której w tej chwili już nie ma. I na przykład tam przyjeżdżali ludzie z okolicy z płodami, że tak powiem, rolnymi, z ziemniakami, z jabłkami, z cebulą na i zimę. I oni tam z tymi furmankami tam podjeżdżali. I z furmanek się kupowało. Tak. Tam był na przykład, był duży, później był duży skup butelek na przykład, który opakowań szklanych, które na przykład nie wyrzucało się szkła, tylko by się odzyskiwało. Pakowało się później. Później doszło do wniosku, że zamiast myć te butelki i dezynfekować, to lepiej wyprodukować nowe. No i w związku z tym przestało się skupować butelki, a tak to, że były. Ja pamiętam, jak się leciało do szkoły, zawsze jakaś butelka gdzieś tam się albo znalazła, albo w domu była. Po żurku chociażby nawet, no to leciało się ten i już było na bułkę na przykład. A teraz są różne bułki i bułki są w różnej cenie, zależy gdzie się kupuje. Kajzerka kosztowała 80 groszy, pamiętam, no to są lata, to wszystko są lata 60. Teraz kajzerkę można kupić w Carrefourze za 15 groszy, a w piekarni za 50 groszy. No dobrze, 30. Tylko pamięta Pani tamte bułki? Były bardzo dobre, a teraz to jest jakiś puch. A czy w ogóle na Targówku była jakaś piekarnia? Pamięta Pani? Na pewno była, ale ja tego nie pamiętam. Znaczy na pewno była piekarnia, jak wspominałem wcześniej, przy Wincentego. Ta, która prowadziła spółdzielczość. Przy Rondzie. Połem? Tak. Przy Rondzie. Obecnie tam jest stacja benzynowa przy Rondzie Żaba. Tam właśnie była jakaś piekarnia. Na niektórych z takich starszych zdjęciach widać wyraźnie komin taki właśnie. Tak. Taki drewniany, tak murowany. Sobie przypomniałam właśnie. To tam była piekarnia. Z WSS-u. Jeśli chodzi o masarnię, to było bardzo dużo, no bo ludzie produkowali nawet we własnym zakresie. Ale właśnie ta piekarnia, teraz sobie właśnie przypominam. Moja teściowa miała taką panią, która w pobliżu mieszkała, która miała krówkę, która miała świnkę, miała tam jakieś jeszcze kurki i na przykład robiła zakupy u niej. Mleko kupowała świeże prosto od krowy dla mojej żony. Jajeczka prosto od kurki. Tak, takie z podwórka. Dokładnie. Jedno powiedzenie, że wojenne produkowali we własnym zakresie alkohol. Też we własnym zakresie. Też. Alkohol to niewiele mogę powiedzieć. Teraz to bym mogła powiedzieć, jakie są marki, ale wtedy to nie bardzo. Zacisze, Targówek, gdzie są teraz pobudowane bloki, to były wszystko domy jednorodzinne. Olbrzymie ogrody, bardzo dużo drzew owocowych. Chociażby tam, gdzie dzisiaj jest ten Park Brudnowski. I mówię tu z tej strony, jak ulica Mokra, jak teraz ulica Gajkowicza, bo tak, to jest nowa ulica Gajkowicza, kiedyś nie było tej ulicy. To wszystko były domy jednorodzinne i ogrody olbrzymie. To po tej stronie to jeszcze zboża, ziemniaki rosły? Tak. Bo jak ja się sprowadziłam tutaj 30, no prawie 40 lat temu, to dostałam mieszkanie w blokach, to właśnie zajęli te pola. Trocka, tak. Zamiejska zaczęła tak, się budować. Oczywiście tam olbrzymie pałacie ziemi były właśnie obsiane. Jeszcze do dzisiaj są nieuregulowane grunty tak. Własnościowe. I tutaj jest kłopot.
No a co, teraz będziemy mieli metro, nie będzie bazarku przy tym. Ale cała masa osób tutaj mieszkająca na tym targówku utrzymywała się z tak zwanego kombinatu. Kombinatem to jest cmentarz Brudnowski, gdzie były zbierane na przykład stare skorupy po zniczach, były myte, odmalowywane, nalewane z powrotem woskiem czy parafiną i szły normalnie do sprzedaży. A kopciły się? Ale ja jako fotograf to zawsze pamiętam jedno, że wszystkich świętych to była piękna, podświetlony teren cmentarza od góry, odbijające się to światło od drzew, które niekiedy miały jeszcze liście. Łuna. Taka łuna, tak to nazwano. Pomarańczowa. Ale wyglądało to przepięknie. Dlatego tylko, że te wszystkie znicze nie miały przykrywek. No właśnie mówię, że kopciły tak, się, teraz, że oddychać nie było. Teraz wszystko pod przykrywkami. I nawet mimo mrozu było ciepło. Od tego ognia? Tak, od tego ognia, dokładnie. To była masa ognia, rzeczywiście. Przy niektórych figurkach na terenie cmentarza były ustawiane, były całe właśnie... Te miseczki takie gliniane, w tych miseczkach przeważnie tak. Nalewane. Albo szklanych takich. No. To wszystko obyszło dwukrotnie albo trzykrotnie miało obrót. No. Ale były też takie na przykład małe sklepiki. No, pani powinna pamiętać sklepik tak zwanej mydlarni. Była mydlarnia na Wincentego, tak. Oczywiście. Tam, gdzie teraz jest sklep z akcesoriami wędkarskimi. Tak. Oczywiście, była taka typowa mydlarnia. Tak, to znaczy mydlarnia to znaczy taki sklep, gdzie sprzedawane były mydło w płynie do mycia ścian i farby różnego rodzaju do malowania. Tak. Były różnego rodzaju szablony, które się wielowarstwowe, które się pryskało i robiło się powiedzmy takie różne dmuchane wzory na ścianie. Były wałki, ale ta pani otworzyła ten warsztat bardzo dawno. Ale jeszcze był ten sklep. Tak. No oni się przenieśli później do takiego konteneru wybudowanego obok. Tu zajął ich syn pod artykuły takie metalowe. A w tej chwili on przeszedł na materiały takie wędkarskie, ale te farby są tam nadal w takim kontenerze obok. Tej pani mama była farmaceutką. I także to, ale wszyscy za nią mówili mydlarka. Ja najbardziej zapamiętałam zakłady, one Polenny chyba były, na Stanowej? Szychta. Tak. Jak byłam piękna i młoda, to sobie tam zakupywałam kremy. Jak tamten jak się przechodziło czasami, to mogłaś kremem dostać w głowę. Bo wyrzucali przez okno. Ale był bardzo też, mi w głowę zapadły. Ale był też na Ośmiańskiej, była taka mała stolarnia, tam pod koniec już, jak jest za zakładem energetycznym w tej chwili tam jeszcze dalej. Tam w tej chwili chyba już nie ma, chociaż może tam jeszcze coś stoi, jakieś takie budynki po tym. Była taka stolarnia z takiej czerwonej cegły. Teraz są tam warsztaty. Warsztaty samochodowe. A to co do torów to jest targówek. Bo ta linia kolejowa, która leci... Ten wiadukt, to wszystko odcina targówek od części praskiej. Tym, że bo ty możesz mylić te pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że przez jakiś czas Urząd Dzielnicowy Warszawa Praga Północ obejmował rejon targówek i zmieścił się na Karola Wójcika. Na Karola Wójcika, dokładnie. Tak. Ale to był przez jakiś czas był, bo to był, w ten czas była dzielnica Praga Północ. Natomiast później zrobiono z tego Pragę Północ oddzielono od Targówka. Targówek powstał urząd na Kondratowicza.